Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Technikali. Słuchajcie, tym razem zaprezentuję Wam mój procesor. Jest nim oczywiście procesor od czerwonych, a więc AMD Ryzen 7 1700. I zapraszam Was już właśnie teraz na króciutki filmik dotyczący właśnie tego procesora. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, jaki był mój procesor poprzedni. To był, słuchajcie, Intel i5 2500, 4 wątki, 4 rdzenie, 4 wątki i na każdym rdzeniu 3,3 GHz. Nie ukrywam, że problemów z tym procesorem nigdy nie miałem żadnych, absolutnie żadnych. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność tego procesora, niestety po prostu była już niewystarczająca, szczególnie właśnie, słuchajcie, do renderowania filmów, do montażu filmów. Były to wielkie, słuchajcie, problemy, wielkie przeprawy, to trwały po prostu godzinami, jeżeli chodzi o rendering zwykłego filmu 20-30-minutowego. Natomiast teraz, słuchajcie, z tym procesorem Ryzenem, bo już z tego komputera korzystam około 2 tygodni, niestety problemów takich nie mam i skok jakościowy i wydajnościowy naprawdę jest bardzo, bardzo duży. Oczywiście z porównaniem do tego procesora poprzedniego. Choć słuchajcie, ja z AMD jestem związany już jakieś 6-7 lat, zawsze miałem karty graficzne właśnie od tej firmy i nigdy też z tym problemów, słuchajcie, nie miałem żadnych. Moim ostatnim zakupem była karta R9 380 4 GB, to było jakieś parę ładnych lat temu, słuchajcie, i też problemów nigdy z tą jednostką, słuchajcie, nie miałem. Jeżeli chodzi o sterowniki, o aktualizacje i o gry, też, słuchajcie, problemów z tym nie miałem. Wiadomo, że z tą kartą już nie mogłem sobie zaszaleć na detalach wysokich, jeżeli chodzi o Wiedźmina, o GTA. Natomiast ogólnie we wszystkie gry spokojnie mogłem sobie grać i też nie miałem z tym najmniejszego, słuchajcie, problemów. Gdyby nie Ryzen, z pewnością bym zakupił, słuchajcie, Intela. Natomiast Ryzen był, Ryzen jest. I po wszystkim i po sprawdzeniu, słuchajcie, dokładnie tych Ryzenów, a więc wszelkiego typu testy, benchmarki, opinie na kanałach, jeżeli chodzi o osoby, które się tym fachowo, słuchajcie, zajmują, stwierdziłem, że faktycznie jednostka Ryzen, słuchajcie, jest jednostką, słuchajcie, przyszłościową. Wiadomo, że jeżeli chodzi, słuchajcie, o gry, to tutaj, jeżeli chodzi o gry, to Intel jest zawsze i będzie przynajmniej na razie na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o taki sam środek, a więc gry i praca półprofesjonalna, profesjonalna, to słuchajcie, właśnie procesory Ryzen. Tym bardziej, że cena tych procesorów jest zdecydowanie konkurencyjna z procesorami od Intela. Zresztą, słuchajcie, ja mam sobie bardzo dużo empatii i zawsze uważam, że nie zawsze ten, co jest najsilniejszy, robi wszystko najlepsze. Wręcz przeciwnie, uważam, że tylko ten słaby, słuchajcie, ma na tyle motywacji, żeby zrobić wszystko, żeby właśnie uczknąć jeszcze więcej z tego całego torta, gdzie większość tego tortu należy, słuchajcie, do tego większego, w tym przypadku właśnie do niebieskich, a więc do Intela. Ja AMD, słuchajcie, bardzo kibicuję i mam nadzieję, że przyszłościowe procesory będą jeszcze lepsze i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, gdzie AMD, słuchajcie, spokojnie zrówna się z Intelem i ta bitwa między procesorami, jeżeli chodzi o nas, o klientów, będzie już zdecydowanie, słuchajcie, wyrównana, bo na dzień dzisiejszy nie do końca tak, słuchajcie, jeszcze jest, szczególnie jeżeli chodzi o częstotliwość poszczególnych rdzeni, to Intel jeszcze, słuchajcie, jest na pierwszym miejscu i chyba jeszcze troszeczkę potrzebuje AMD czasu, żeby wyrównać ten poziom taktowania rdzeni ich procesorów do tego, co ma, słuchajcie, Intel. A więc dlaczego AMD? To już wiecie, po prostu kocham kolor czerwony. Wystarczy? Przynajmniej powinno.
pytanie przy wyborze tych Ryzenów siódemek miałem jedno. Czy wybrać 1700, 1700X czy 1800X? I teraz słuchajcie, Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda, jeżeli chodzi o testy poszczególnych właśnie tych procesorów. Ile to wszystko, słuchajcie, mnie kosztowało, ile kosztować miało, bo teraz, słuchajcie, ceny są zdecydowanie inne. Jaki procesor, słuchajcie, warto wziąć w tej chwili, gdybym miał kupować Ryzena? A więc zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, teraz Wam chciałbym pokazać takie testy właśnie między tymi trzema procesorami Ryzen 7. Chciałbym Wam po prostu pokazać, jak to po prostu wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o kwestie wydajnościowe i co po prostu jest bardziej opłacalne. Dla mnie opłacalne, słuchajcie, było 1700, choć bardzo się upierałem przy 1700X. Natomiast wiele ludzi, słuchajcie, właśnie mówiło mi, żebym się nie łasił niepotrzebnie przepłacał, jeśli mogę za tyle samo mieć 1000, znaczy za tam 200 mniej mogę mieć tyle samo, co dopłacając te 200 do 1700X, bo tak naprawdę 1700, słuchajcie, tylko i wyłącznie różni się zegarem bazowym, a więc ten jaki jest na starcie, bo niczym innym się, słuchajcie, różnić no nie może, bo naprawdę nie ma absolutnie jak. Oczywiście w benchmarku no tutaj będzie lepsza, bo no, te rdzenie bazowe są większe. I tylko, słuchajcie, i wyłącznie dlatego tutaj w tych wszystkich testach ten Ryzen 1700X jest lepszy. Natomiast patrząc, słuchajcie, już na kulturę pracy i na technologię, to Ryzen 1700 w zupełności wygrywa. I patrząc też, słuchajcie, na takie coś, słuchajcie, to tutaj można, słuchajcie, już stwierdzić, że Ryzen 1700, słuchajcie, jest zdecydowanie lepsza od 1700X, nawet mając te obniżone, słuchajcie, zegary. Pod względem, jeżeli chodzi o kulturę pracy, słuchajcie, to jest tylko 65 watt zapotrzebowania na prąd, a 1700X, słuchajcie, już potrzebuje tego 95, a więc tutaj różnica jest zdecydowana. Częstotliwość zegarów 1700, słuchajcie, na starcie ma 3000, w turbo 3700, natomiast ten 1700X ma 3400 i 3800, jeżeli chodzi o turbo. I teraz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o Ryzen 1700, słuchajcie, zegary 3,8, słuchajcie, spokojnie można je dobić przy overlockingu, więc tutaj problemów nie ma najmniejszych. I teraz właśnie chodzi o to, że ta cena, słuchajcie, jest tak naprawdę nieopłacalna, chyba że jest ktoś jakiś miłośnik, znaczy jeżeli ktoś w ogóle nie planuje podkręcać samego procesora, no to wtedy wiadomo, lepiej sobie wziąć tego, lepiej dopłacić te 100-200 zł i mieć 1700X. Natomiast jeżeli ktoś w ogóle chce sobie po prostu podwyższyć te zegary, ja nigdy tego nie robiłem i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ryzeny, jest to po prostu bardzo proste i bardzo przyjemne, a więc tutaj nie ma żadnego jakiegoś, nie trzeba po prostu być, słuchajcie, jakimś, nie wiem, filozofem, słuchajcie, nie wiem, gdzieś w Stanach, żeby takie coś po prostu, słuchajcie, zrobić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o overlocking, jest to bardzo proste, przyjemne, a więc każdy sobie z tym całkowicie poradzi i wtedy, słuchajcie, z 1700 robi nam się 1700X i mniej więcej wszystko, słuchajcie, się wyrównuje. Tylko i wyłącznie dlatego nie warto kupować 1700X, bo to się po prostu normalnie w świecie, słuchajcie, nie opłaca. I teraz, słuchajcie, patrząc na 1700, a 1800X, bo też właśnie chciałem sobie kupić 1800X, natomiast w momencie, kiedy chciałem to kupić, różnica cenowa była dość wysoka, bo 1800X kosztował 1800, jak dobrze pamiętam, 1700
którą ja kupiłem, słuchajcie, była w granicach 1200 zł, więc ta różnica była znacząca. Gdyby nie te cholerne karty graficzne, to z pewnością by mi też i wystarczyło na ten procesor. Natomiast, no, nie wystarczyło. Nie wystarczyło i mówi się, słuchajcie, trudno. Oczywiście 1800, słuchajcie, wyprzedza 1700 praktycznie na każdym polu wydajnościowym, natomiast kultura pracy, wiadomo, no zawsze będzie po stronie 1700 i mniejsze zegary, a więc mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Natomiast ogólnie ta końcówka, słuchajcie, już, no to tutaj jest też po stronie, słuchajcie, 1800X. Zegary można podwyższyć, słuchajcie, do 4 MHz i to są, słuchajcie, taktowanie rdzenia stabilne, które ogólnie producent mówi, że przy takim taktowaniu procesor powinien normalnie, słuchajcie, chodzić. Niektórzy pojawiają się też, słuchajcie, na forach internetowych, czy tam też na YouTubie filmiki, gdzie 1700 też można podbić do 4,0 MHz. Tutaj nie będę się, słuchajcie, kłócił, bo nie jestem tutaj jakiś w tym temacie obeznany, natomiast raczej jest to, słuchajcie, niemożliwe i prędzej czy później i tak to wszystko z komputer się, słuchajcie, wysypie. Jeżeli to się zdarza, słuchajcie, z pod zegarem 3,9, to z pewnością jest większa możliwość, jak podniesiemy ten zegar do 4,0. A więc mi się wydaje, że 3,7, 3,8 w Ryzenie 1700 to jest takie, słuchajcie, optymalne taktowanie turbo tych wszystkich zegarów z czystym, słuchajcie, sumieniem, bez obaw, że będzie jakiś wysyp komputera. I tylko, słuchajcie, i wyłącznie dlatego tą 1800 X bym chciał sobie wcześniej wziąć, ale mówię, no cena niestety, różnica zbyt wysoka, trzeba było więcej przeznaczyć na kartę graficzną i niestety tak się skończyło, jak się skończyło. Natomiast na dzień dzisiejszy, słuchajcie, cena 1800 zniżyła się do poziomu, gdzie różnica między tym procesorem a tym to jest około zaledwie 100-200 zł. Ale zaraz, słuchajcie, sprawdzimy. Nie chcę, słuchajcie, nikogo skłamać. Już pokazujemy Ryzen 7. Słuchajcie, natomiast teraz na dzień dzisiejszy te ceny są troszeczkę inne. 1700X kosztuje, słuchajcie, 1273, 1800X 1394, a 1700 mój procesor kosztuje 1239. Słuchajcie, gdyby takie ceny były wtedy, gdzie procesor kupowałem, na pewno, słuchajcie, bym wziął właśnie ten procesor 1800X. I jeżeli na dzień dzisiejszy macie taki problem z wyborem tego Ryzena 7, którą wersję wziąć, słuchajcie, naprawdę śmiało bierzcie 1800X, bo cena naprawdę jest atrakcyjna i zachęcająca do tego, żeby właśnie brać tą wersję Ryzena 7, a nie mniejszą. Tak przynajmniej, słuchajcie, mi się wydaje. Myślę, że mam tutaj troszeczkę racji, ale mogę się mylić, oczywiście mogę się mylić, tak, no kurde, cena po prostu jest naprawdę genialna, szkoda, że takiej nie było właśnie, gdy kupowałem ten procesor, bym właśnie sobie wybrał go, no ale okej, no słuchajcie, przy 1700 też naprawdę jest bardzo fajnie i miło się pracuje, więc okej. Dobra, słuchajcie, teraz wam pokażę największych konkurentów mojego procesora, a więc Ryzen 7 1700, porównując to z procesorami od niebieskich, a więc Intelem. Są takie, słuchajcie, trzy procesory. Jest i5-8600K, jest i7-7700K i jeszcze jest i7-8700K. I teraz tylko, słuchajcie, tak pokrótce zobaczymy, jak to wszystko się mniej więcej plasuje właśnie w procesory od AMD. Przy i5-8600K, słuchajcie, wszystko jest na plus, oczywiście dla Ryzena. No, ilość rdzeni, ilość wątków, pamięć podręczna, słuchajcie, L3 jest po stronie Ryzena, kultura pracy jest po stronie Ryzena. Natomiast jeżeli chodzi o zegary, to tutaj jest już jest delikatna, słuchajcie, przepaść. Na starcie mamy 3, Intel ma 3,6, Turbo 3,7,
i4-3, słuchajcie, po stronie Intela. I tak naprawdę, słuchajcie, jedynym czynnikiem wpływającym na to, że ludzie wybierają Intela, są właśnie, słuchajcie, zegary. No, nie oszukujmy się, zegary są bardzo ważne, jeżeli chodzi o wydajność w grach. I im wyższe te zegary, tym po prostu gra się lepiej. W gry, oczywiście. Przejdźmy może do i7-7700. Słuchajcie, tutaj jest dokładnie, słuchajcie, to samo. Wszystkie praktycznie parametry są po stronie Ryzena, prócz właśnie nieszczęsnych, słuchajcie, zegarów. Tutaj już jest różnica zdecydowanie, słuchajcie, większa. Tutaj jest maksymalnie, no przy turbo, jak wspomniałem wcześniej, to jest 3,8, załóżmy, tak, a tutaj widzimy przy częstotliwości zegara normalnego jest 4, słuchajcie, 4,2. No tutaj jest skok, po prostu jest ogromny. Te 40% na samym starcie, po prostu Intel ma więcej. Przy podkręceniu turbo, słuchajcie, 22% Intel prowadzi. I to jeszcze przy rdzeniach, no przy połowie mniej, znaczy no przy 4 rdzeniach i 8 wątkami, słuchajcie, Intel jest zdecydowanie lepszy wydajnościowo, jeżeli chodzi, słuchajcie, o gry. To wszystko, słuchajcie, oczywiście jest kwestia tego typu, że jeżeli chodzi o gry, to ok, Intel jest lepszy. Natomiast jeżeli chodzi o używanie programów półprofesjonalnych, profesjonalnych, właśnie jak renderowanie, słuchajcie, to Ryzen jest na pierwszym miejscu. I przejdźmy może jeszcze do ostatniego tutaj naszego procesora, słuchajcie, Intel Core i7-8700K. I słuchajcie, tutaj nie mam żadnych pytań, jest dokładnie, słuchajcie, to samo, z tym, że tutaj jest wątków o wiele więcej i rdzeni przy Intelu niż było to w poprzednim modelu, a więc różnice nie są aż tak duże, natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość zegarów, to Intel niestety miażdży AMD jak tylko, słuchajcie, i wyłącznie chce. Słuchajcie, tak już z tytułem zakończenia tego filmiku, jeżeli chodzi o procesor Ryzen, muszę Wam powiedzieć, że zaraz zobaczycie takie testy, jeżeli chodzi o gry, jak to wszystko, ta wydajność wygląda właśnie, jeżeli chodzi o Ryzeny, porównując ich do procesorów od Intela. Ja tylko muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z tego procesora od AMD. Naprawdę bardzo im kibicuję. Nie mam na dzień dzisiejszy żadnych problemów, jeżeli chodzi o wydajność w grach i wydajność w programach. Wszystko mi chodzi. Za bardzo procesor mi się, słuchajcie, nie grzeje, ale też zobaczycie dokładnie tutaj moje wyniki mojego procesora na moim komputerze. Też tutaj za chwilkę będziecie mieć takie slajdy z programów i zobaczycie po prostu, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Ja naprawdę wszystkim serdecznie polecam Ryzeny, jeżeli chcecie w ogóle kupić procesor właśnie przyszłościowy, który spokojnie sobie, słuchajcie, poradzi z najnowszymi grami i jest to praktycznie pewne, słuchajcie, że sobie Ryzen poradzi. Wiadomo, nie poradzi sobie tak dobrze jak Intel, no ale jeżeli ktoś, no słuchajcie, taki ktoś jak ja, słuchajcie, który nie liczy na jakieś wielkie cuda i 100 FPS-ów w każdej jednej grze, ale średnio normalnie między 50 a 60, 60 a 70, to Ryzen, słuchajcie, w zupełności Wam wystarczy, a praca na programach właśnie, jeżeli chodzi o rendering swoich filmów, które będziecie robić lub robicie na kanał YouTube, zdecydowanie się, słuchajcie, poprawi i skróci ten czas, oczywiście, renderowania. I tyle, słuchajcie, ode mnie. Zapraszam Was tutaj jeszcze chwilkę, poświęćcie swój czas na zobaczenie tych wszystkich testów, oczywiście testu mojego Ryzena, jak to u mnie wygląda, i zapraszam Was na kolejny odcinek i pozdrawiam serdecznie, pa, pa.